Proszę Państwa, będziemy zaczynali w tej chwili oficjalnie. Rozpoczynamy 12 Marsz Niepodległości. Proszę mężczyzn o zdjęcie nakryć głów do hymnu.
Szanowni przyjaciele, Polacy, rodacy, patrioci, witam was na 12 Marszu Niepodległości. Czołem Wielkiej Polsce! Chciałbym z tego miejsca podziękować wam wszystkim, że przyjechaliście, dojechaliście tutaj, że jesteście razem, nie tylko z Warszawy, nie tylko z województwa mazowieckiego, z całej Polski, z całej Europy, z całego świata przyjechali tutaj Polacy, żeby manifestować przywiązanie do niepodległej, suwerennej Polski. Brawo dla was! Chciałbym z tego miejsca podziękować również szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych, panu Janu Kasprzykowi, że możemy dzisiaj, tutaj, w Warszawie, w centrum Warszawy, przejść jak na prawdziwych polskich patriotów przystało. Nie nękani przez policję, nie nękani przez prezydenta Warszawy. Brawo! Dziękujemy kombatantom za to, że dzięki ich wsparciu dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Wielkie brawa! Chciałbym podziękować również koledze posłowi Robertowi Winnickiemu, który był jednym z inicjatorów pierwszego Marszu Niepodległości razem z kolegą Przemysławem Holoferem. Wielkie brawa dla pana posła. Witam serdecznie również przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego. Brawo! Słuchajcie, ogromne brawa dla Straży Marszu Niepodległości, dla kolegów, którzy przez cały rok przygotowują się do tego, żeby tutaj w wolontariacie zabezpieczyć ten marsz, żebyśmy mogli przejść spokojnie i bezpiecznie. Dziękujemy wam, brawo wielkie! Wielkie również brawa dla moich koleżanek i kolegów z Rot Niepodległości ze Straży Narodowej, którzy naprawdę włożyli tutaj wiele pracy, żebyśmy się dzisiaj tutaj spotkali, żeby to wydarzenie było jak najlepiej przygotowane. Wielkie brawa! Zaczynam w tej chwili od spraw porządkowych. Wiecie, kochani, że spotykamy się w wyjątkowej sytuacji. Ten marsz jest wyjątkowy. Inny niż wszystkie inne. Bo dzisiaj nie ma sporów już tylko wewnętrznych. Dzisiaj są spory również zewnętrzne. Dzisiaj jest atak na polską granicę. Dlatego chciałbym zaapelować do waszego rozsądku, do was o to, żebyście zachowali bezpieczeństwo, żebyście wsłuchiwali się w komunikaty z organizatorów Straży Marszu Niepodległości, innych służb, jeśli zajdzie taka potrzeba, żebyście pamiętali o tym, że jest dzisiaj tutaj z nami wiele takich osób, zapewne, które chciałyby Polsce i Polakom zaszkodzić. Na to po prostu nie możemy sobie pozwolić. Dzisiaj obowiązkiem każdego polskiego patrioty, każdego narodowca jest wspieranie państwa polskiego. Jest wspieranie służb mundurowych, wojska, straży granicznej, która tutaj z nami jest, ale i również policji. Pamiętajcie, że najważniejsze słowo, które w tej chwili powinniśmy zapamiętać, to jest odpowiedzialność. Bądźmy odpowiedzialni za siebie sami, bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Pamiętajmy o tym, żeby filmować, nagrywać jakieś sytuacje, które będą budziły kontrowersje, które będą budziły wasze podejrzenia. Reagować na sytuacje, w których będą pojawiały się jakieś transparenty, które mogłyby po prostu zaszkodzić Polsce. Tegoroczne obchody, tak jak powiedziałem, są inne niż wiele innych. Oczywiście upamiętniamy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Oczywiście wspominamy zwycięstwo polskiego oręża. Wspominamy całą ponad tysiącletnią polską historię. To jest na pewno ważne.
ale odnosimy się również do tych wydarzeń, które się dzieją dzisiaj na naszych oczach. Gdzie Polska jest atakowana. Jest atakowana ze wschodniej granicy przez Włoskę, która wykorzystuje Białoruś w opresji migracyjnej i destabilizacji państwa polskiego. Jesteśmy również atakowani przez Niemcy, które wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności. Drodzy rodacy, trwa wojna. Ta wojna jest nie tylko pod granicą, to może mniej widoczną z Niemcami, z Unią Europejską, ale trwa wojna cywilizacji. Jesteśmy z różnych środowisk, z różnych miejsc, ale zobaczcie, wszyscy zgromadziliśmy się pod biało-czerwoną flagą. Śpiewaliśmy wspólnie hymn. Wiele nas dzieli, ale dzisiaj jest taki moment, w którym pomimo podziałów powinniśmy się integrować. Powinniśmy tworzyć silny, wspaniały, gotowy do obrony suwerenności i niepodległości państwa polskiego narodu. Dzisiaj trwa zmiana układów sił międzynarodowych. Trwa bezwzględna, brutalna wojna. Hegemon, Stany Zjednoczone schodzą już z pozycji lidera. W tej chwili porządkuje się nowy świat, nowy ład na naszych oczach. I to od nas będzie zależało, jak ta nowa Polska będzie wyglądała. Czy zostanie nam tylko hymn i biało-czerwona, czy będziemy narodem, państwem, silnym, gotowym nieść krużganego światy, chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej na zachód. Na zachód, którego mentalnie, moralnie, cywilizacyjnie już nie ma. To od nas każdego zależy. Dlatego każdy z nas dzisiaj tą kontrrewolucję, którą powinniśmy podjąć, z którą powinniśmy pomaszerować w Polskę, ale i w Europę, i w świat, powinniśmy zacząć sami od siebie. Nie da podnieść się Polski tylko na pięknych, wspaniałych hasłach. Nie da się podnieść Polski, krzycząc tylko Bóg, honor, ojczyzna. Nie da się podnieść Polski, krzycząc cześć i chwała bohaterom. Żeby to zrobić, musimy zacząć od siebie. Musimy zacząć więcej od siebie wymagać, żądać. Musimy dawać przykład. Powtarzamy to co roku tutaj, ale to już jest naprawdę najwyższy czas, żeby każdy z nas od teraz, od tej chwili stał się lepszy, stał się przyjaźniejszy dla drugiego, stał się bardziej gotowy do poświęcenia. Stał się gotowy dla poświęceń dla własnej rodziny, dla sąsiadów, dla bliskich. Dla własnego narodu i dla Boga. Jedyną ostoją i fundamentem uniwersalnym, na którym może powstać pokój, dobrobyt, porządek, to jest ład chrześcijański, budujący najwspanialszą cywilizację. Musimy ten ład przywrócić i odbudować. Nie może być tak, że dzisiaj często również polskie władze wierzą w jakiś determinizm czasowy, że tego nie da się uratować, że to już minęło, że to wszystko już za nami. Nie, drodzy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Tak jak mówiłem, dzisiaj
stanowiska kibicowskie nielubiana policja broni polskich granic. Dzisiaj jest tam wojna hybrydowa. Wojna, która ma wytworzyć na Polsce presję. Wojna również informacyjna, gdzie wrogie nam siły dezinformują, straszą Polaków. Nie możemy się tak wystraszyć. Nie możemy dać poczucia braku wsparcia dla Straży Granicznej, dla polskich żołnierzy i policji, którzy bronią polskiej granicy. Wielkie brawa dla nich, ale wielkie ogromne brawa! Dziękuję! Dzisiaj murem za mundurem, murem za państwem polskim. Ale za państwem, któremu stawiamy konkretne wymagania. Proszę państwa, witamy tutaj również, mówiąc w tej chwili o funkcjonariuszach, którzy są na granicy. Witamy dzisiaj żołnierzy Wojska Polskiego, którzy są z nami. Witamy tutaj Straż Graniczną, też jest przedstawicielstwo, będą szli na czele tego marszu dzisiaj. Marszu nie powiem. Question of a list.